Dzień dobry, program Niebezpiecznik. Witam, emerytowany nadkomisarz Marek Wojta. Na początku chciałem odpowiedzieć naszej słuchaczce, pani Magdalenie, która przysłała do nas, właściwie do mnie, zapytanie a propos alienacji dzieci, no, żebym dał jej dobrą radę z doświadczenia zawodowego, jak powinna się zachować osoba, która mając wyrok sądu w ręku, że ma kontakty z dziećmi czy z dzieckiem, a jest to utrudnione przez drugą stronę. Odpowiedź moja jest taka. Po konsultacjach. Po pierwsze, należy to zgłosić swojemu kuratorowi sądowemu, bo każda taka sprawa to ma swojego kuratora sądowego i on wtedy występuje do sądu o przymuszenie, a jeżeli to się powtarza jako recydywa, to przymuszenie plus jeszcze mandat karny. Najlepiej również taką sprawę, ponieważ to jest druga strona nie wykonuje postanowień sądu, można zgłosić do prokuratora pismem, albo osobiście. I wtedy prokurator wysyła to na komisariat, gdzie mają 30 dni tak zwane działania sprawdzające. No i wtedy policjant chcąc, nie chcąc, musi i przesłuchać jedną stronę i drugą. No i napisze i później w zależności od tego, co wyjdzie, są dalsze czynności oczywiście prawne. Ale również można przyjść na komisariat, gdzie najbliższy miejsca zamieszkania dziecka, bo tam podlega wiadomo, i zgłosić to na policję i po prostu powiedzieć, że zgłaszacie, gdyż osoba druga nie wykonuje postanowień sądu, to jest po prostu czynność karalna i żądać twardo od policjanta nie ma, że bo w terenie proszę przyjąć moje zawiadomienie. A jeżeli nie, no to wtedy można powiedzieć, że w takim razie poskarżymy się wyżej. No trudno, ja się też zaapeluję do policjantów, do kolegów, bo policjantki to raczej nie. Koledzy, wielu z was jest po rozwodach, macie takie same sprawy, macie problemy, bo ja znam takie sprawy, że problemy, żeby się spotkać z dzieckiem czy z dziećmi, bo różnie to bywa z tymi byłymi żonami. Więc po prostu pamiętajcie, że no, im więcej takich spraw wypłynie i zacznie się o tym pisać i zaczną być, powiedzmy, wyciągane konsekwencje prawne, to może po prostu zacznie się sytuacja uspokajać, bo jak na razie to no, niestety osoby, które uniemożliwiają kontakt dziecka z drugim rodzicem, no często po prostu na razie nie ponoszą aż tak surowych konsekwencji. Chociaż była jedna sprawa w Warszawie, opisana zresztą w mediach, gdzie matka dostała grzywnę 8 tysięcy złotych. No ale to jest Warszawa, a powiedzmy zanim to zejdzie na prowincję, to jeszcze może minąć sporo czasu. No to taka moja rada dla pani Magdaleny. W dzisiejszym programie będziemy omawiać jakby dwie takie troszeczkę kontrowersyjne sprawy, bardzo kontrowersyjne. No pierwsza to jest sprawa związana z aborcją. Mam przed sobą artykuł w tygodniku Polityka pod tytułem Polska w pigułce, opisujący różne sprawy. I tu jest na przykład opisana sprawa również pani Justyny Wydrzyńskiej, która jest pracownikiem Aborcja bez granic, która ma sprawę w sądzie za pomoc w dokonaniu aborcji, za co grozi jej do 3 lat więzienia. No o co chodzi? Chodzi o to, że zgłosiła się do niej osoba, kobieta, która chciała dokonać aborcji, tam miała z bardzo ważnych względów i ona po prostu się podzieliła, miała te tabletki, które umożliwiają. Mąż tej kobiety się dowiedział i wspólnie z policją zastawili pułapkę na kobiety. No i niestety sprawa jest w sądzie. Takim smaczkiem jest to, że nie mogą się dostać do sądu na rozprawę przedstawiciele różnych organizacji, które są przeciwko takiej prawu, jakie jest, jeżeli chodzi o aborcję. Nie mogą się dostać również, jak to się mówi, przedstawiciele ambasad paru państw, gdzie zupełnie inne prawo jest aborcyjne. Natomiast mogą się dostać, dostali zgodę, żeby na to wejść z Ordo, z tej organizacji właśnie Ordo Ulis. Proszę Państwa, jak to jest właściwie z tą aborcją? Okazuje się, mało kto o tym wie, jeżeli chodzi o aborcję, nie jest zabronione poinformować kobiety, gdzie może dokonać legalnie aborcji, gdzie może się zgłosić, żeby no, dostać taką decyzję, jakie są przyczyny, wskazać adresy, czy w Polsce, czy za granicą, to nie jest karalne. Natomiast niestety karalne jest pomaganie przy aborcji. Jest tutaj również opisane, są dwa przypadki. Jeden to jest przypadek matki, której nieletnia córka no, zaszła w ciążę.
i miała już legalną aborcję przyznaną, ale matka wystraszyła się, ponieważ pamiętacie Państwo, była taka sprawa kiedyś, że 15-letnią dziewczynę odłączono od rodziny, wywieziono do jakiegoś ośrodka, gdzie pracował nad nią sztab różnych specjalistów, żeby ciążę donosiła, żeby koniecznie urodziła dziecko. Więc ta matka, mając, jak to się mówi, białko, czyli dokument w ręce, że jej córka może dokonać aborcji legalnie, zdecydowała się, że dokonała tej aborcji, ale poza systemem. No i z tego powodu teraz będzie miała bardzo duże problemy. Jest tu również opisana sprawa 18-letniego chłopaka i 17-letniej jego dziewczyny, która zaszła w ciąży. Chłopak został skazany na rok bezwzględnego więzienia. Dlaczego? Kiedy zorientowali się, że będą mieli dziecko, że dziewczyna jest w ciąży, więc oczywiście wystraszyli się, nikomu nie mówili, skorzystali z rady wujka Google. Aha, takie są sposoby, zamówili pewne tabletki, no ale sprawa się wydała. Chłopak dostał rok bezwzględnego pozbawienia wolności, natomiast pan prokurator po prostu chciał go oskarżyć, znaczy chciał złożyć oskarżenie, że to była zbrodnia z premedytacją i prawie, że żądał dla niego 25 lat, ponieważ on dopuścił się zbrodni. No ale na szczęście sąd miał może troszeczkę inne zaopatrywanie na tą sprawę i taki wydał wyrok, a nie inny. Proszę Państwa, jest również tajemnica lekarska. Żaden prokurator, w ogóle nikt nie może zmusić lekarza, który dokonał legalnej aborcji, że ma obowiązek, czy w ogóle powinien poinformować prokuraturę. Nie. Jego obowiązuje tajemnica lekarska. Mało tego, szpitale mają obowiązek pomagać kobietom po aborcji, pomoc medyczna, bo jeżeli się nie pomaga, to jest po prostu, no to też również odpowiedni artykuł w kodeksie karnym i za to można ponieść konsekwencje. Także, proszę Państwa, tak się przedstawia sprawa, jeżeli chodzi o sprawy związane z aborcją w naszym kraju. No niestety jest to sprawa, która rozpala nasze społeczeństwo albo jego część, powiedzmy, do białości. No ja mam swój punkt widzenia, ale to jest mój punkt prywatny, więc niestety tego nie mogę powiedzieć. I tak jak mówię, jeżeli są takie sprawy, proszę, również lekarze w tej chwili się bardzo buntują, jak również położne, o klauzulę sumienia. Bo lekarze mówią, że nie po to kończyli studia medyczne, żeby ratować ludziom życie, żeby teraz stali przed wyborem, czy mogą usunąć ciążę, jeżeli jest zagrożenie życia, czy nie. No, głośne wypadki opisane, gdy nawet kobieta po prostu niestety zmarła, gdyż za późno zdecydowano się na usunięcie ciąży, która zagrażała życiu kobiety. Także niestety są to takie przypadki i tak jak mówię, no jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby poszerzyć swoją wiedzę, ja namawiam oczywiście cały czas do korzystania czy z mediów, czy z internetów, ale ze stron, gdzie wypowiadają się osoby, że tak powiem, fachowcy, których można sprawdzić, że to są ludzie, którzy znają się na temacie. Druga sprawa, która jest też taka bulwersująca, również jest taki artykuł pod tytułem Prawo na surowo. To jest oczywiście pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości, które oczywiście pan Ziobro, że tak powiem, to są jakby, no chyba jego pomysły. Jednym z takich pomysłów jest na przykład, proszę Państwa, teraz mamy wojnę, działania maskujące działalność szpiegowską. O co chodzi? Ano, pan Ziobro, pan minister Ziobro chciałby, żeby jeżeli dziennikarz napisze, że na przykład MON dokonał złych zakupów, jakąś złą partię broni czy innych rzeczy, jest to zdradzenie tajemnicy państwowej i taki człowiek jest w tym momencie traktowany jak szpieg. Także, no a jeżeli jeszcze się zakupi złą, że tak powiem, partię broni produkcji polskiej, to można rozszerzyć, bo wtedy nie można napisać, że w fabryce źle wyprodukowano, że są różne dziwne rzeczy. Także wprowadzając, gdyby takie prawo udało się wprowadzić oczywiście, no to można by powiedzieć, że można by każdego dziennikarza podciągnąć, że po prostu jest szpionem. Teraz o co chodzi? No, pan minister Ziobro uważa, że ludzie jak sekwoje albo żółwie z Galapagos. Żółwie podobno żyją kilkaset lat, sekwoje kilka tysięcy, więc wyroki podnosiłby 30 lat, dożywocie bezwzględne, względne, po prostu za przestępstwa maksymalnie karać, mała resocjalizacja, bo na to nie ma pieniędzy. Najlepiej, żeby jak najdłużej wyłączyć
przestępcy ze zdrowej tkanki społeczeństwa polskiego. Proszę Państwa, no niestety prawda jest taka, mówimy o statystyce, 40% więźniów, którzy są zwolnieni przedterminowo, wraca na drogę przestępstwa, ale ja mogę to powiedzieć. Nie ma resocjalizacji w tym sensie, że mało jest programów, żeby takiego więźnia na przykład, jeżeli nie ma zawodu, żeby się jakiegoś zawodu nauczył. Taki człowiek wychodząc z zakładu karnego dostaje często pieniądze na bilet w jedną stronę do miejsca zamieszkania. Tam na niego, w cudzysłowie, nikt nie czeka. No, rodzina, względnie koledzy z takiego środowiska, z jakiego wyszedł. Także, no, resocjalizacja. Pieniądze, które są, okazuje się, dla ofiar przestępstw, no niestety zostały wydane na różne dziwne cele, między innymi na zakup Pegasusa. Także, no czy to są na ofiary przestępstw? No niestety. Także tak można to po prostu powiedzieć. Oczywiście są sytuacje w polskim prawie, czy za granicą, w Unii, które nas Polaków, no nie wszystkich, mnie akurat nie, ale wielu, jak to się mówi, bulwersuje. Bo na przykład, proszę Państwa, w takiej Szwecji, taki tutaj jest opisany przykład, że jeżeli człowiek jest w sądzie i ma sprawę i na przykład grozi mu do 8 lat więzienia, to on już przed rozprawą jest poinformowany, że jeżeli zgodzi się na pewne programy, które są w zakładzie karnym realizowane, na pewne działania i będzie ich się trzymał, to już ma na dzień dobry 2 lata mniej. Jeżeli później się okaże, że w trakcie pobytu w zakładzie karnym on to realizuje, nie ma z nim problemów, to chodzi o to, to również mu zdejmują następne 2 lata, no i chodzi o to, żeby wypuścić człowieka z zakładu karnego, który będzie umiał się odnaleźć w społeczeństwie. Norwegia. Dziwny kraj dla niektórych, ponieważ tam, co prawda oni nie są jeszcze chyba w Unii, o ile pamiętam, no dziwny kraj, bo tam jest najwyższy wyrok, jaki można dostać, 21 lat więzienia. Nie ma dożywocia, nie ma 30. No i właśnie głośna sprawa z wyspy Utøya, gdzie Breivik zabił kilkadziesiąt młodych osób, ponieważ uważał, że są złymi osobami. I on dostał 21 lat, no i oczywiście media opisywały, bo to jak serial brazylijski, prawie 3-pokojowa cela, dostęp do internetu, do wybranych stron oczywiście, na co on się zaskarżył również, że on by chciał mieć również strony takie, jakie mu się odpowiadają, że to jest ograniczenie jego praw obywatelskich. Ale jak to jest znowelizowane? Minie 21 lat, zbiera się specjalna komisja penitencjarna, to są sędziowie, psychologowie, prawnicy, no i po prostu oni tego więźnia oceniają. Jeżeli ocenią, gdyby ocenili, że ten Breivik zresocjalizował się, to mimo ogromu zbrodni, no bo to jest kilkadziesiąt osób, które on po prostu zabił, prawdopodobnie zostałby zwolniony. Na chwilę obecną jego postawa i to, jak się zachowuje w sądzie, jak go doprowadzają, raczej wskazują, że będzie miał możliwość przedłużenia tego wyroku, bo wtedy ta komisja stwierdza, że jeszcze się ten delikwent nie nadaje na wyjście na wolność, czyli jeszcze go resocjalizujemy. No i Francja, mówimy o statystycznej. Dożywocie we Francji statystycznie, proszę Państwa, trwa 16 lat, ale mówimy, że to statystycznie. Chodzi o to, że badania wykazały, że człowiek, który dostanie rzeczywiście dożywocie bezwzględne, to jest w ogóle, no to są badania psychologiczne, poznawcze. Po pierwsze, ten człowiek już nie ma nic do stracenia, więc jest zagrożeniem dla innych więźniów, nawet dla strażników. Po drugie, no tutaj, to jak teraz powiem, to ktoś powie, no tak, włącza się również ekonomia, ponieważ im starszy więzień, coraz bardziej trzeba mu zapewnić opiekę medyczną. I po to się przy dożywociu daje tak zwane światełko w tunelu, żeby ten człowiek, który dostał dożywocie, wiedział, że jest szansa, że on może jeszcze wyjść na wolność. No, w Polsce jest tendencja, że jak już kogoś się skaże na dożywocie, to najlepiej, żeby rzeczywiście tam dokonał żywota. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałem Państwu przekazać, jak to się mówi, taką garść informacji. A jeżeli Państwo nadal chcą poszerzać swoją wiedzę, to ja mówię, są fachowcy, są odpowiednie na internecie fajne grupy dyskusyjne, gdzie się wypowiadają prawnicy, psychologowie, że tak powiem, co do których można mieć zaufanie. I tam, proszę Państwa, będziecie sobie poszerzać swoją wiedzę. A to się może przydać, bo trafić w młyny sprawiedliwości, proszę Państwa, to teraz się okaże, że można za byle co. Ale wyjść z takiej sytuacji, to może być po prostu problem. To dziękuję za uwagę i do widzenia.